Na podstawie rysunku obok napisz układ równań, który ma jedno rozwiązanie oraz taki, który nie ma rozwiązań. Czyli co my tu mamy? Mamy układ współrzędnych, w nim trzy proste. No i prosta jest opisana jednym równaniem, prawda? Czyli punkty, współrzędne punktów x, y na przykład, które leżą na tej czerwonej prostej, ich współrzędne spełniają równanie y równe 4x plus 10. Podobnie tutaj mamy zieloną prostą i również dane jest równanie tej prostej, czyli znowu współrzędne punktów, które leżą na tej prostej, no spełniają równanie to zielone y równe 1/10x plus 1. Teraz tak, czyli co to znaczy, że punkt leży na przecięciu tych dwóch prostych? No to znaczy, że jego współrzędne spełniają jedno równanie, ponieważ punkt leży na jednej prostej i drugie równanie, ponieważ leży na drugiej prostej. Czyli współrzędne xy na przykład tego punktu spełniają oba te równania. To znaczy spełniają układ równań. Teraz, jeżeli układ ma jedno rozwiązanie, co to znaczy? No to znaczy, że te dwie proste przecinają się dokładnie w jednym punkcie. Aha, czyli mamy tutaj takie dwie proste, na przykład prosta czerwona i prosta zielona przecinają się dokładnie w jednym punkcie. No to znaczy, że współrzędne tego punktu spełniają ten układ równań i jest to jedyny punkt, którego współrzędne spełniają ten układ równań, czyli układ równań ma jedno rozwiązanie. Czyli tak, może zacznijmy od jedno rozwiązanie. Napiszmy taki układ równań, który ma jedno rozwiązanie, czyli co? Czyli to będzie ten układ. Pierwsze równanie to będzie to czerwone, y równe 4x plus 10 i drugie równanie w tym układzie to będzie y równe 1/10x plus 1. No wprawdzie tu proszą o jeden taki układ równań, ale widzimy, że również prosta czarna i prosta zielona przecinają się w jednym punkcie, prawda? Wobec tego współrzędne tego punktu spełniają oba te równania, czyli stanowią rozwiązanie układu równań. No i ponieważ te proste przecinają się tylko w jednym punkcie, no to nie ma, ten układ równań ma jedno rozwiązanie. Czyli teraz może napiszmy jeszcze jeden, czyli to będzie tak, też zielony, czyli drugi układ równań to będzie y równe 1/10x plus 1 i czarny, który może napiszemy na biało i y równe 4x minus 6. Czyli mamy dwa układy równań z jednym rozwiązaniem. No i teraz może taki układ, który nie ma rozwiązań. Więc popatrzmy może na prostą czerwoną i prostą czarną. No wygląda, że one się nie przecinają. No i popatrzmy teraz, te równania, prawda, te proste mają ten sam współczynnik kierunkowy, czyli te proste są równoległe, prawda? Tu jest współczynnik kierunkowy 4 i tu jest współczynnik kierunkowy 4, czyli to są proste równoległe, zatem się nie przecinają, czyli nie ma punktów, w których współrzędne spełniają równanie czerwone i równanie czarne. Czyli ten układ tych dwóch równań opisany, czyli te równanie czerwone i równanie czarne, ten układ równań nie ma rozwiązań. Czyli może jeszcze raz napiszmy, czyli za czarne napiszmy białe, 4x minus 6 i drugie równanie w tym układzie to jest y równe 4x plus 10. Prawda? Ten układ równań nie ma rozwiązań.